Ja witam serdecznie wszystkich Państwa. Gorąco witam młodzież i chciałam zapytać, czy młodzież przerabiała wesele? Jeżeli nie, to troszkę poćwiczymy. Wesele. Proszę Państwa, jest to medal imienia Florencji Nightingale, przyznawany za szczere miłosierdzie i człowieczeństwo. Przyznawany pielęgniarkom. Ustanowiony w 1912 roku, w 2 lata po śmierci wybitnej angielskiej pielęgniarki Florencji Nightingale. Do tej pory takim medalem odznaczono 104 polskie pielęgniarki. Jak już wspomniała koleżanka, porucznik, pierwszą medalistką była hrabina Maria Tarnowska. Chciałam przedstawić następną. Gdzie jest mój? Ach, tak. Już. Jeszcze nie ma. Coś nie działa. Jest. Poprosimy pana tutaj. Już. Wszystko jest w porządku. Jest to druga medalistka, to znaczy druga. Pierwsza krakowska medalistka. Rysował ją Wyspiański. Rysował ją jako kilkunastoletnią dziewczynkę, którą zresztą bardzo lubił. Wyspiański był przyjacielem Lucjana Rydla, pana młodego z wesela. I tutaj akurat miał dostarczyć plakat do teatru przed sztuką Metelinka Wnętrze. Ale ponieważ miał dostarczyć nazajutrz, ale wieczorem o 10:00 jeszcze modelki do plakatu nie miał. Wtargnął do mieszkania Rydlów, oczywiście z Lucjanem, wyciągnęli Hankę z łóżka, postawił ją przed oszklonymi drzwiami między sypialnią a pokojem, a salonem i tak ją tutaj przedstawił. Anna Rydlówna, wspaniała pielęgniarka, ale nim nią została, była tak zwaną panną ekonomką. Pochodziła z rodziny profesorskiej. Jej dziadek to był słynny Kremer, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej ojciec był okulistą, był przez pewien czas rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Anna, jako panienka z dobrego domu, nigdy nie chodziła do szkoły podstawowej. Uczyła się w domu. Potem uczyła się na tak zwanych kursach Baranieckiego, ponieważ wtedy dziewczyny, panienki nie chodziły na studia, nie mogły, więc pan doktor Adrian Baraniecki zorganizował dla panien z dobrego domu kursy takie literatury, historii, między innymi brat Anny, Lucjan, też tam wykładał. A potem pojechała do Kuźnic, do hrabiny Zamojskiej, generałowej Zamojskiej i tam przez rok uczyła się prowadzenia gospodarstwa domowego. A potem pomagała siostrom szarytkom, które miały swoje zgromadzenie, to zgromadzenie sióstr świętego Wincentego a Paulo, które miały swoje zgromadzenie przy ulicy Warszawskiej, opatrywać biednych ludzi. I ponieważ coraz więcej dziewcząt młodych tam się gromadziło, to była taka młodsza sekcja Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia, które działało w Krakowie już od wielu, wielu lat. Ponieważ sporo dziewcząt tam się gromadziło, opatrywały tych biednych w ambulatorium, postanowiły otworzyć szpitalik przy ulicy Filipa. Otworzyły 8-łóżkowy szpitalik,
znalazł się taki doktor Judym ze szpitala Świętego Łazarza, pan doktor Klęsk, który uczył je jak opatrywać, organizował kursy. A potem postanowiły założyć pierwszą szkołę zawodowych pielęgniarek. Był to rok 1911. Jako pierwsze poszły same do szkoły. I w 1913, po ukończeniu dwuletniego kształcenia, były już wykwalifikowanymi pielęgniarkami. No ale za rok wybuchnęła pierwsza wojna światowa. Zabrały uczennice, same poszły na front. Związały się potem z książęco-biskupim komitetem pomocy dla poszkodowanych w czasie działań I wojny światowej i zabezpieczały pierwsze dworcową stację opatrunkową. Na dworzec krakowski przyjeżdżały pociągi z rannymi. Tam pracowały. Z sekcją sanitarną w zwalczaniu epidemii, a więc czerwonki, durów, cholery, ospy, rozjeżdżały się po całej Galicji. Jedna grupa pielęgniarek udała się do pierwszego lotnego szpitala grupy chirurgicznej profesora Maksymiliana Rutkowskiego. Tam próbowała też pani Maria Tarnowska, ale nie wiem, jakieś były powody, mąż ją chyba odwołał już i musiała zostawić tą grupę chirurgiczną. I ta grupa chirurgiczna od tutaj terenów Oświęcimia aż po Kołomyję działała przyfrontowo. Po zakończeniu I wojny światowej niestety zubożenie społeczeństwa krakowskiego było tak wielkie, że nie było w stanie utrzymać tej szkoły, bo ta szkoła powstała z takich darów społecznych. I dowiedziano się, że przyjechał do Krakowa amerykański Czerwony Krzyż. Przyjechały pielęgniarki amerykańskiego Czerwonego Krzyża, żeby pomóc tutaj naszej tej służbie zdrowia, jaka wtedy była, żeby prowadzić i wyszkolić pielęgniarki, które mogłyby postawić na nogi higienę w wychowaniu dzieci, w młodzieży. Poza tym przygotowywały te pielęgniarki amerykańskie takie, organizowały kursy do pielęgnowania rannych żołnierzy. I potem z tego urodziła się też, z tej współpracy z amerykańskim Czerwonym Krzyżem, z Fundacją Rockefellera, Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie, która już miała swoją siedzibę przy ulicy Kopernika. Pierwszą dyrektorką była Maria Epstein, która w roku 1930 wstąpiła do zakonu sióstr dominikanek na Grudku. Drugą dyrektorką była, zresztą wskazaną przez Marię, była Anna Rydlówna. I proszę sobie wyobrazić, że o tu jest w stroju ekonomki. One tak chodziły po ulicy. Jest zdjęcie z rynku, kiedy trumna z Lucjanem Rydlem przed pogrzebem na Rakowicach znajduje się na rynku, została przewieziona przez rynek i Anna właśnie w takim stroju tam jest. A tutaj jest pani dyrektorka Rydlówna, dyrektorka szkoły pielęgniarek i higienistek. W roku 1949 pani Rydlówna, jeszcze może wrócę do II wojny światowej, Rydlówna, żołnierz AK,
nigdy o tym nie mówiła. Działała, miała bardzo ważne zadanie przydzielone przez władze podziemne. Na wypadek, gdyby w Krakowie wybuchło powstanie, już po wybuchu Powstania Warszawskiego, właśnie Rydlówna została wytypowana do tworzenia punktów sanitarnych w całym mieście. Zdobywała środki opatrunkowe od swoich uczennic, pielęgniarek, które pracowały w szpitalach. Oczywiście szpitale miały swoich zwierzchników niemieckich. Człowiek, który ją zaprzysięgał, był mężem właścicielki apteki pod Gwiazdą przy ulicy Floriańskiej. I ta apteka zaopatrywała partyzantów, zaopatrywała wszystkie punkty poza Krakowem w środki opatrunkowe. I doszło do niesamowitego nieszczęścia. Człowiek, który zaprzysięgał Annę Rydlówną, Zygmunt Karłowski, małżonek Jadwigi Karłowskiej, właścicielki apteki, miał podjąć przybyłego z Warszawy generała Stanisława Rostworowskiego i zaprowadzić go do swojego domu na nocleg. I zrobił to. Niestety pan generał już był śledzony wcześniej, ponieważ trochę nierozważnie się zachował w Krakowie, po prostu zorganizował 25-lecie swojego małżeństwa, uroczystość, na który zaprosił gości. Niestety został zdekonspirowany. Skończyło się tragicznie dla pana Zygmunta Karłowskiego, dla jego żony. Zostali uwięzieni, torturowani. Małżeństwo pozostawiło dwójkę dzieci, 2-letnią dziewczynkę i 2-roczną dziewczynkę, osierociło, które wychowywała babcia, koleżanka zresztą Anny Rydlówny. Nikogo nie wydał. Anna Rydlówna w 65 roku dopiero o tym powiedziała. Napisała list do córek, mówiąc o bohaterskiej śmierci ich ojca. Ale po wojnie, w 1949 roku, Anna Rydlówna 12 maja, bo zawsze wręczenie medalu Florencji Nightingale odbywa się 12 maja. Międzynarodowy Komitet, najpierw z siedzibą w Genewie, teraz to w Londynie, przyznaje właśnie dla kandydatek pielęgniarek te medale. I Anna nagle dowiaduje się, że ona tego medalu nie może odebrać. Dlaczego? I tu jest ta zasada, którą złamano, o której mówił pan doktor. Powiedziano jej, że nie może odebrać medalu, ponieważ przyznano go równocześnie pielęgniarce austriackiej, która wynosiła z płonącego szpitala między innymi niemieckich żołnierzy. A więc tą zasadę złamano, prawda? Bez względu na narodowość, bez względu na wyznanie, na przekonania, po prostu nie pozwolono jej odebrać tego medalu. Mało tego, ponieważ kończyła 60 lat, powiedziano jej, że nie może dalej pełnić obowiązków dyrektorki szkoły. Wyobraźcie sobie, nauczycielka nauczycielek ze znajomością 3 języków, jej pielęgniarek medalistek Florencji, które wyszły spod jej ręki, było 6, które otrzymały później niż ona, prawda? Mniej związane z Krakowem. I zatrzymano ten medal. Mało tego, wezwano ją do Ministerstwa Zdrowia, zagrożono jej aresztowaniem, jeżeli tego medalu się nie zrzeknie. Ona powiedziała, że nie zrzeknie się tego medalu, ponieważ pielęgniarka ma obowiązek ratować każdego. Błogosławiona Hanna Chrzanowska, która
znała jej przeszłość wojenną, udała się wtedy do księdza metropolity Sapiehy, żeby wpłynął na Rydlówną, żeby troszkę może złagodziła swoje stanowisko wobec tych władz, bo jeżeli grozi jej aresztowanie, to Chrzanowska też się wystraszyła, prawda, że rzeczywiście tą Rydlówną aresztują. A Sapieha powiedział, nie, dobrze robi, oni tylko tak straszą, niech nie rezygnuje. No to dobrze. Nie została aresztowana i medal. Ja przedwczoraj właściwie dowiedziałam się, kiedy ona dostała ponownie. Pan Zdzisław Abramek napisał, że w 61, ktoś tam napisał, że w 57, ale sama Rydlówna w takiej ankiecie napisała, że we wrześniu 56 roku. Była to bardzo znamienna data, dlatego że czerwiec 56 rok to były krwawe wypadki poznańskie. Nastąpiła wtedy chwilowa odwilż i może ktoś zupełnie anonimowo, zupełnie jakby nielegalnie wręczył ten medal tej Rydlównej, bo nie ma śladu po tym, żeby była jakaś uroczystość wręczenia. Kompletnie nie ma. Teraz inne pielęgniarki. To są dwie pielęgniarki, omówimy, ze szpitala wojskowego w Krakowie. Pani, która jest na zdjęciu z generałem Andersem, z generałem Sikorskim, pani Julia Nenko. Jej koleżanka, przełożona, Irena Weiman, którą zobaczymy za chwilę, dostała od swojego komendanta na początku wojny, po wybuchu wojny, rozkaz ewakuowania szpitala. On sam musiał ewakuować szpital, musiał zabrać personel, musiał zabrać aparaturę, żeby w każdej chwili rozwinąć szpital polowy. Natomiast jej zostawił i zabrał lżej chorych pacjentów. Natomiast jej zostawił całą resztę. To znaczy się ciężko chorych ludzi w szpitalu. Ponieważ Weiman, to znaczy jeszcze nie Nenko, to jest jej przełożona, będzie za chwilę. Ponieważ Weiman pomyślała, że jedyną osobą, która może udzielić jej rady, co zrobić, to będzie właśnie Rydlówna. Pobiegła wieczór do Rydlównej i pyta, co ona ma robić. A Rydlówna powiedziała, ty jesteś kapitanem okrętu. Kapitan schodzi ostatni. Wobec powyższego, drugiego dnia, Irena Weiman zapakowała wszystkich chorych. Wszystkich ciężko chorych, jakie środki komunikacyjne były dostępne autobusami różnymi i udała się, tak jak rozkaz brzmiał, w kierunku granicy rumuńskiej. Zatrzymały się oczywiście w każdych z mijanych szpitali, zostawiały jakąś część chorych. A więc w Bochni, Tarnowie i tak dalej, i tak dalej, dotarły do Kołomyi. I tam po prostu nie było dalej rozkazu, więc rozpoczęły pracę w szpitalu w Kołomyi. Tam też zostawiły pacjentów. Przed 17 września, dzień, dostały rozkaz przekroczenia granicy rumuńskiej. Udały się pani Weiman, tutaj razem są odznaczane medalem Florencji, pani Weiman, przełożona, która właśnie radziła się Rydlównej, co ma zrobić. Na terenie Rumunii zostały internowane, ale pani Weiman, która studiowała w Anglii, na Uniwersytecie w Bedford, miała tam koleżankę, Rumunkę, jak również zwróciła się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o pomoc. Międzynarodowy Czerwony Krzyż przysłał im taką wiadomość, że w Egipcie król Faruk potrzebuje pielęgniarek do szpitala. A rumuńska pielęgniarka, koleżanka, umożliwiła im ucieczkę do Bukaresztu. Skoro się znalazły już w Bukareszcie,
I mając wiadomość, że będą potrzebne w Egipcie, w Aleksandrii, pojechały. Zabrały jeszcze z sobą prawdopodobnie 20 kilku lotników, którzy nie mogli się wydostać z Rumunii. Dotarły do Aleksandrii, ale wiedziały, że to nie będzie ich docelowe miejsce. A żeby nie zostawić, ponieważ zostały w sposób fantastyczny przyjęte w tym Egipcie. Tam obsadą były Niemki, które opuściły Aleksandrię, więc ten król Faruk i jego lekarz naczelny no, mieli po prostu ogromny problem. Tam Greczynka była przełożoną, ale współpraca układała się bardzo dobrze. Ponieważ wiedziały, że nie jest to ich miejsce docelowe i chciały stamtąd wyjechać, szybko zorganizowały, jak to Polki wszystko potrafią, szkołę pielęgniarską dla Egipcjanek, żeby nie pozostawiać szpitala bez personelu. Oczywiście krótkie jakieś tam kursy, 7-miesięczne i to wystarczyło, żeby mogły na wiadomość, że tworzy się polska armia, żeby mogły po prostu iść za wojskiem. Oczywiście zaczęli napływać uchodźcy ze Związku Radzieckiego. Tutaj już jeszcze Weimann, która powzięła wiadomość, że ogromna ilość ludności cywilnej i dzieci jest lokowana w Afryce nad jeziorem Wiktoria w Tanzanii, postanowiła pojechać do Tanzanii, tam założyła szpital i tam działała mimo że miała propozycję na przykład objęcia szpitala w Johannesburgu potem. Nenko z kolei zorganizowała szpital dla zabezpieczenia bitwy pod Tobrukiem. Związała się ze Szczelcami Karpackimi. Proszę sobie wyobrazić szpital na pustyni i burzę piaskową. Szpital w namiotach. Żeby osadzić taki namiot, to żołnierze lali ropę w piasek i dopiero wbijano tamte te potrzebne do umocowania, nie wiem jak to nazwać, teraz to my mówimy, że się śledzie do namiotu, ale to był ogromny namiot, to był szpital na pustyni. Szpital wyłożony prześcieradłami jałowymi. Burza piaskowa, utrzymanie jałowości, sterylności narzędzi. To były potworne problemy, ale okazało się, że generał Anders organizuje duży szpital i po prostu udaje się do Włoch w rejon walk pod Monte Cassino. Julia Nenko została, awansowała do stopnia majora i została przełożoną szpitala na 1200 osób. Szpital został ulokowany we Włoszech w rejonie Bari. Pierwszy dzień bitwy pod Monte Cassino. 84 karetki zwoziły ze wzgórza wieczorem tylko to było możliwe, rannych. Operowano całymi dniami. A potem dalej to już była Bolonia, Ancona i obydwie, zarówno Weimann, jak i Nenko wrócili do Polski w 1947 roku. Znalazłam takie pismo Julii Nenko, bo to była krakowianka z Podgórza, która w roku 80 tam którymś zwróciła się do dyrekcji, pracowała w gabinecie fizykoterapii, zwróciła się do dyrektora z prośbą o podniesienie dodatku za wysługę lat, słuchajcie państwo, z prośbą o podniesienie dodatku za wysługę lat z kwoty 600 o 300 zł. Kobieta przełożona z szpitala na 1200 łóżek. Tak z takimi zasługami. No. Następną z kolei
godzina? O, nie. Musimy zmierzać już do końca. Tak, już zmierzam. Już zmierzam. To jest Alina Rumun, uczennica i opiekunka Rydlównej. Podczas jej choroby opiekowała się prawa ręka współpracująca z błogosławioną Hanną Chrzanowską. Ta postać wymaga absolutnie dodatkowej opracowania książkowego. I mamy już taką kandydatkę, która to zrobi, zresztą dwie osoby. Wspaniała osoba, opiekunka chorych, opiekunka w stanie wojennym, ogromne. Nie będę już może o niej mówiła, ponieważ chciałam jeszcze przedstawić ostatnią naszą. Już kończymy, ale tutaj to jest bardzo ważne. Proszę bardzo. Bardzo proszę. To jest 12 maj 2017. Najmłodsza nasza medalistka. Rejon Gazni, Afganistan. Pani Ania Kaczmarczyk. Bardzo proszę. Odkryłam Ani w 2010 roku i zawiozłam prezentację naszych medalistek i między innymi jak ukazało się to zdjęcie, to międzynarodowa delegacja wszystkich pielęgniarek aż tak się... Szanowni Państwo, ja bardzo nie lubię mówić o sobie, powiem szczerze. I jeżeli mam coś powiedzieć, to no przede wszystkim chciałam podziękować, że ktoś dostrzegł tą moją pracę, że Małopolska Okrągła Izba Chorych, że Stowarzyszenie Pielęgniarek Katolickich, że środowiska pielęgniarskie zauważyły tę pracę, doceniły, wysłały wniosek, że ten medal został przyznany. Wydaje mi się, że to wszystko, co robiłam, no to w zasadzie to jest etyka i to tak naprawdę każdy by tak robił. Natomiast może to był taki czas, takie miejsce, takie sposobności, gdzie mi się, gdzie tam się znalazłam. Natomiast wydaje mi się, że no chyba nic takiego szczególnego. Właściwy człowiek na właściwym miejscu, tak? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Pani Komisarz.